Nie wzięłam sobie gumki do włosów. O matko, to jest pierwsze dla mamy przejście. Really? Really? Już przelazłam. Cześć. Co? Super. Co to za armatka? Halo. O matko, tu są piłki. O. Idziemy tędy? Tylko nie patrz w dół. Powiedz mamie, tylko nie patrz w dół. Miki, ja w dół patrzę. Ja w dół patrzę, ja w dół patrzę. Jezus, ja w dół. Gdzie ty? Ej, 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 ostrożnie. Matko jedyna. Chyba mam lek wysokości. O Jezus. Idziemy dalej. Pójdź tu, Miki, powoli. Mikołaj! Gdzie ty jesteś? Halo! Au, 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 au. Ty szybki, Bilu! Chodź tu! Na cynowanie! Albo skręcę sobie kark. Tego nie zauważyłam. Chwilę, bo mamy się trochę zakręciło w głowie. Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Teraz będę patrzeć bardziej. O, za swoich dni. Gdzie ty jesteś? Dobra. Mama sobie za chwilę posiedzi, dobra? Ojej. Mikołaj, którędy teraz ma mama? Nie wiem, gdzie. Gdzie? Gdzie? Ale jak ty tam weszłeś? Gdzie jesteś? Mam tam zjechać? Bardzo wysoko te piłki. A jak z tych piłek wyjść? Nie! A, jest! Fajnie się zjeżdżało, co? Idziemy dalej? Nie! Ojej, ojej, ojej. Haha, teraz ja jestem szybsza. Nie dogonisz mnie? Nie dogonisz mnie? Nie dogonisz? No, musisz mi odejść. Bardzo strobo. To był mój kręgosłup czy kulka? Boję się wstać. Au. Tylko nie rób tak. A proszę cię. Mama cierpi. Au. O ty. Chyba się mogę ruszać, więc to raczej nie mój kręgosłup. O nie, on mnie goni. Nie.
pierwszy? Nie, ja pierwsza, ja pierwsza. Ja pierwsza. Już zdjął. O, koniec. Dobrze. Ale w dół idziemy, Miki. Ostrożnie. Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Jestem Marta. Krzysiu. I Miki z tyłu. W sumie chyba dawno nie mówiliśmy, kim jesteśmy. No, chyba tak dawno, no. Mikołaj jest głodny. Zasłonił tir słońce. Taki był wielki. Słuchajcie, my dzisiaj jesteśmy od samego rana na nogach. Najpierw byliśmy w Royal Dental, ponieważ robiłam koronę. I jak widzicie, moje ząbki są już piękne, wszystko mamy zakończone. I następnie obiecaliśmy Mikołajowi, jak będzie dzielny, a był super dzielny. Mikołaj był super dzielny, naprawdę był mega grzeczny u pani dentystki, tak? Pojedziemy na plac zabaw, na którym już byli z Krzysiem wcześniej. Ja nie byłam, byłam pierwszy raz i to jest w ogóle jakiś sztos miejsce. Ogromny statek, mnóstwo miejsca do wyszumienia się, nie tylko dla dzieci, ale dla dorosłych również. Ojoj. A teraz jedziemy do IKEA. No, mieliśmy jechać do IKEA i nie wiem, co z tego będzie. IKEA pod znakiem zapytania, gdyż iż jakoś nie da się tu przejechać. Wiesz co, może to przerabiam, bo tu zawsze woda tak stoi. Wiesz, tak, jak pada, no. To tutaj jest bajoro i może dlatego to przerabiam, ale jak się teraz dostajemy? A masz tam chyba jakieś miejsce. Do IKEA jedziemy, pachnie. Jedzonkiem. Już czujemy jedzonko. Wszyscy głodni. Jedziemy na obiad i chciałam Mikołajowi kupić taki regał do pokoju. Jeszcze nie tutaj. Kiedyś zjedziemy, kochanie. Także potrzebujemy nabrać sił na obiedzie, bo jesteśmy głodni. Przynajmniej ja teraz wygoniona, to strasznie jestem głodna, naprawdę. Jeszcze chciałbym usiąść na jakichś fotelach, bo aktualnie poszukujemy nowych foteli, takich do biura, tak. Bo te nasze są już bardzo wyrąbane i teraz jak tak popatrzyliśmy na te nasze nowe biurka, to fajnie by było mieć też nowe krzesło. I to nie jest fanaberia, to jest kwestia tego, że skoro już mamy biurka dopasowane do naszego wzrostu i tak dalej, to potrzebujemy też dopasować dobrze fotele, co nie jest takie łatwe, ponieważ te fotele zazwyczaj są po prostu za wysokie. Dodatkowo nasze fotele po prostu... Ty pierwszy? Co pierwszy? Ty pierwszy, zawsze pierwszy. Nasze fotele po prostu się pokrzywiły, są jakby skrzywione na jeden bok, co przy siedzeniu i dłuższej pracy przy komputerze, może nie teraz, może nie za tydzień, ale za jakiś czas się po prostu odezwie i chcemy jak najszybciej naprawić ten błąd i wymienić fotele na lepsze. Dobra, już jesteśmy prawie pod IKEA, wjeżdżamy, bardzo dziękujemy. Teraz ja już ci nie nawiguję, wjedź pan na parking jak pan chce. Wiadę sobie, jak będę chciał. Dobrze. Tak. Jeszcze tutaj muszę pochwalić Mikołaja, ponieważ był mega grzeczny. To już chwaliłam, ale pochwalę jeszcze raz, bo się należy. Zarówno u dentysty, jak i bezproblemowo wyszliśmy z placu zabaw. Ona ścięła. Głowy mnie zahaczyła. Rany boskie. Mogłeś tam w prawo? Mogłeś wjechać, no. Znowu to samo wyjeżdżamy. Tak, wyjeżdżamy, żeby wjechać. To musi się dać inaczej przejechać. Ja nie wiem, jak ja to robię, że zawsze wjeżdżam tak tutaj. Za każdym razem. Muszę stąd wyjechać i wjechać. Za każdym razem robimy to samo. Nie wiem, jakby odtworzyć wszystkie vlogi, to za każdym razem wyjeżdżamy tym miejscem, żeby wjechać tym miejscem z powrotem na parking. Tak jest nas, gniotki. Jaki są? Głowa, jest okej? Okay? Pierwsze weszliśmy do IKEA po fotel i już jest, popatrz jak nisko, no, on ma wszystko. I zjeżdża tak nisko. On ma wszystko. Ciekawe, ile kosztuje. Nie mam bladego pojęcia, ale jak dla mnie to znaleźliśmy fotel. Przepraszam, jesteśmy w wejściu do IKEA, już znaleźliśmy idealny mebel. Tam z tyłu jest cena. Ile? Zaskocz mnie.
700 zł. No to jest taka normalna cena za fotel. Normalna, no. Jedziemy windą. Jedzie pan wózkiem. Aha. Jest duża dostawa? Tutaj nie ma dużej dostawy. Idziemy jeść. Jedźmy. O teta, idziemy jeść. Ale też jestem w szoku. Dobrze. Proszę usiąść, kochanie. A, chciałeś Kubusia. To usiądź sobie, mama ci otworzy. Proszę. Nie zrozumiałam, wiesz? Pycha. Chłopaki zatrzasnęli się w toalecie. Udało się? Nie da się. No to wejdź do środka. Dziwne. Wejdź do środka. Spróbuj. Otworzyć. O, jaki ładny ten. Czemu ci się udało otworzyć? Okej, okay, chodź się jest. No nie dało się. Ha. Pójdź za rachunek. Chcesz tego? Okej, okay, były. Były zamknięte drzwi? No. Ojej. Pan zamk. Mikołaj śpi, a ja wyobraź sobie, że mam wszystko kupione, żeby zrobić takie lustro i nie mam czasu, kiedy go zrobić, nie? O, Mikołaj, masz tablicę tutaj, spójrz. To jest kredka. No i jak ten fotel? Spoko. Drugi też spoko? Zazwyczaj? Nie wiem, czy on no, niżej zjeżdżał. 800 zł kosztuje ten. Ale chyba tamten lepszy, z tego się ześlizguje. No, wyglądasz, że ci jest bardzo wygodnie. Trochę tego drineczka i drogę. Spróbuj. Wygodnie, nie? No, wygodnie. Na tak, taką odpoczywającą. I przysuń sobie to. A, jedę. No to nie, wstawaj. Garabatę. Jak kupujemy. Ale to jest tak... Na mnie jest za wysoko z tą półką, ale fotel bym mogła mieć. Mikołaj, piszesz powieść? I co piszesz? A ty już znalazłeś, jak odsuwać to, no. Biały. Wiesz. Chcesz oglądać film? Dziwnie tak mieć dom ekspozycyjny, tak wszyscy wchodzą, wychodzą, ja nie rozumiem tego. Ani się rozsiąść, ani się umyć. Pijemy sobie kawkę, Mikołaj się bawi, zaraz włączymy bajkę i wymienię obrazy dziwnych ludzi na moje zdjęcia. Fajny ten dźwig? Też mi się podoba ta zabawka. Wazon fajny. Zobaczcie, i te okna wyglądają sztos, nie? No jak dasz rozmazywanie jeszcze, jak nagrywasz, to tak. W ogóle nie widać pewnie, że to jest sztuczne. Kochanie, tutaj w ogóle nie widać, że to jest sztuczne, bez rozmazywania. Ja na to daję ten. I wygląda, jakby to było prawdziwe okno. Dobrze, proszę. To jest twoje miejsce dzisiaj? Tak! Przejdź, zobacz. Fan Quidditcha to robił. Albo? A co to jest? Nie wiem, potrzebujemy kafla. Jakiś stojak na ręczniki czy coś. Czas na zamontowanie lampy, którą kupiliśmy wczoraj. W końcu będzie lampa tutaj pod sufitem. Słuchajcie, wybrałam taką. Krzyś, możesz pokazać? Dziękuję ci. Wybrałam taką, ponieważ ona się rusza. I ja chcę jedną lampkę dać tutaj na obrazy, które będą. Drugą tutaj na obrazy, które będą. No a dwie pozostałe będą sobie świecić, gdzie będą chciały. Mamy lampę! Nie mamy żarówek, ale mamy lampę, więc będzie dobrze. Tutaj pozdejmowałam obrazy, bo one będą powymieniane, ale czas! Ale nie wiem, czy ta biała by nie pasowała. Ta biała by tu była lepsza. Też mi się wydaje, że byłaby lepsza. O wiele lepsza. Zabieramy się za skręcanie komody Mikołaja. Generalnie Krzysiek, zawsze jak robimy coś u Mikołaja w pokoju, to już zawsze tak po południu i latem. Nie wiem dlaczego. Dobra, zbieram to, bo okna myłam.
Tak, 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 otwiera. Składamy, a później to jeszcze pójdzie baba pokosić, zobaczymy. Nie nadajem los mokry, bo ja wściekły. Myłam okna, nie? Miejsce. Kiedy? Pół godziny temu? Muchów. Nie ma muchów. Tak. To dobrze. Twoja komoda, taka sama jak tamta, która stoi, tylko będziesz miał dwie. Dobrze. Nie dobrze. Dobrze. Brawo. Witam. Co robisz? O, nie mam. Prawo tam przyłożyć deska. Wkładać stąd. To się przyjemnie składa, nie? Teraz przesuniemy tą komodę tam. A tu będą te dwie szafki? A tu te dwie szafki. Tak, wejdź, wejdę. Będą się otwierać. Na pewno? Tak. Przecież to nie są duże. Czas to posegregować. Harry! Tak, szybko, szybko, no. Ale mocno dusi. Taki mocny przytul. To jest taki mocny przytul. Hejo! Hejo! I know a place where we can go be. Nie widzę. With me, nobody has to know.